Dzisiaj wyjątkowe spotkanie, w studio goście, ponieważ mamy nowy album Wawa Muffin, płytę V bądź 5. Witam serdecznie Regeneratora i Dawida. Cześć chłopaki. Cześć, cześć. Cześć. Na dobry początek, czy bardziej V jak Wiktoria, czy bardziej 5 jak piątka? Wiesz co, to bardziej jak uważasz, bo takie było zamierzenie, że w sumie nie będziemy tłumaczyć tego, niech słuchacze zdecydują, czy to będzie V, czy dla nich 5, czy może sobie odwrócą i będzie to A. Albo na przykład pierwsza litera naszej nazwy. No tak, bo tak też można to zinterpretować. Bądź jedna z dwóch liter w waszej nazwie również. Bądź ta trzecia, której nie ma. Zaraz wymyślimy do was, dla was jakieś pytanie, bo mamy do rozdania dwa egzemplarze tego albumu dla tych, którzy najciekawiej wypowiedzą się w temacie, który będzie zadany. Ale zagrajmy najpierw muzykę z tego albumu. Pierwszy utwór dzisiaj nazywa się Ferajna. Pierwszy utwór dzisiaj w Strefie Dread nazywał się Ferajna. Słuchacze zdążyli go już poznać trochę wcześniej, bo promuje ten album. Ja go również grałem w Strefie Dread, ale do dobrej piosenki warto powrócić. I o tą Ferajnę chciałem was na początek zapytać. Zdarzyło się wam kiedyś, że poczuliście się jak celebryci? Tu o celebrytach w tej piosence jest sporo, o tym świecie takim lukrowanym, współczesnym. Wiesz co, były takie sytuacje, w których moglibyśmy się tak poczuć, tylko że my byliśmy zawsze trochę mentalnie z daleka od tego, ale były takie sytuacje, na przykład po wydaniu płyty Wabank zdarzało nam się bywać na jakichś imprezach typu, wiesz, top trendy i tak dalej i tam było dosyć celebrycko, ale bardziej byliśmy, wiesz, zainteresowani zupełnie czymś innym, niż tam fotografowaniem się na ściankach. Mnie tam, wiesz, drink bar bardziej interesował. Ja rozumiem, że inspirują was do tego, do pisania tekstów, sytuacje z życia, jak w przypadku każdego właściwie. I tak sobie pomyślałem, żeby was zapytać, które celebryckie historie w ostatnim czasie jakoś was wyjątkowo bądź rozśmieszyły, bądź poruszyły. Zresztą to wystarczy włączyć telewizor albo po prostu otworzyć sobie Facebooka i tam masz po prostu tego bez linku. Mnóstwo. A nie pamiętasz czegoś takiego, co cię naprawdę jakoś wyjątkowo rozśmieszyło, zabawiło? Mnie bardziej takie sytuacje załamują niż rozśmieszają, a rozśmieszają to mnie memy na temat, wiesz, Kwaśniewskiego albo Wałęsy ostatnio. A takie celebryckie historie to bardziej mi, wiesz, żenują, nie? Po prostu jestem w ogóle trochę jakby nie napędzam tej sytuacji, po prostu nie klikam też w takie linki, które, wiesz, nie bywam na Pudelkach, także nie obserwuję tego. Czasami mi coś trafi, bo ktoś tam coś wrzuci gdzieś, nie? Albo gdzieś tam niechcący zasłyszę i wtedy mnie to trochę nawet bawi, ale bardziej żenuje jednak mimo wszystko. Dlatego prawdopodobnie o tym śpiewamy, bo gdybyśmy nie stykali się w ogóle z tym celebrytyzmem gdziekolwiek, to byśmy konfabulowali pisząc, nie? Także gdzieś tam się musieliśmy o to otrzeć, coś zobaczyć. No jest tego pełno, prawda? Mnie najbardziej rozśmieszają wszystkie takie dziwne miny, które sobie laski robią, wiesz, po prostu przed lustrem i robią sobie selfie, nie? To jest takie celebryckie mocno, moim zdaniem. A czy to nie jest trochę taki znak braku wartości w chwili obecnej, tego, że po prostu jest jakaś taka właśnie dekadencja nastawiona na image, a mniej na myślenie? Zresztą już od wielu lat się coś takiego dzieje, że ludzie w telewizji są znani z tego, że są znani i nie za bardzo mają cokolwiek do powiedzenia mądrego, tylko gdzieś tam zabłysnęli, albo któryś tam się, wiesz, wychodząc z knajpy potknął, nabił sobie guza, albo gdzieś tam ktoś się upił w jakichś warunkach, zrobił sobie zdjęcie z kimś, kto jest sławniejszy od niego i tak się nakręca ta, wiesz, spirala. Jest to celebrytyzmu i nie wiem, no. Ja na przykład nie mam telewizora, w sensie mam telewizor, ale używam go jako wyświetlacza do monitora i dobrze mi z tym. Staram się nie oglądać w telewizji, bo naprawdę nie męczy cię to. Męczy mnie to, nie widzę sensu większego. Lepiej radia posłuchać. Przed chwilą mieliśmy Wawa Muffin w funku, a teraz Wawa Muffin w starym, dobrym Wawa Muffinowym stylu. Sztany, katana. Yeah. Strefa Dread w czwórce. Przypominam, że dzisiaj w naszym goście w postaci Dawida i Regeneratora rozprawiamy o nowym albumie grupy Wawa Muffin. Długo głowiliśmy się nad tym, jakie wam zadać pytanie. Mamy do rozdania dwa egzemplarze najnowszej płyty grupy dla tych, którzy wypowiedzą się w najciekawszy sposób. Odpowiedzi można przesyłać bądź mailem na maken@polskieradiopisanerazem.pl bądź SMS-em za 62 grosze brutto na numer 70044. No i w wyniku długich zastanowień doszliśmy do wniosku, że zadamy wam pytanie: opisz, jak pierwszy raz usłyszałeś Wawa Muffin.
możecie pisać swoje wspomnienia. Bardzo chyba jest to dobry powód, żeby sobie wspomnieć ten moment. Ja pamiętam, jak pierwszy raz spotkałem Krzyśka. Nie wiem, czy ty, Krzysiek, pamiętasz, jak spotkaliśmy się na imprezie Blood and Fire w Łodzi. I to były początki Wawa Muffin. Tak, oczywiście, że pamiętam. I ja pamiętam takie zdanie, które powiedziałeś, że wy chcecie być trochę jak polski Seed. Trochę chcemy być jak polski Seed, a trochę zauważono w nas polskiego Seeda, bo myślę, że my, zakładając Wawa Muffin, chcieliśmy być trochę Sound Systemem przeniesionym na scenę albo czymś takim, co wydarzało się na pewno, nie wiem jak teraz, bo nie obserwowałem ostatnio, się na Jamajce na takich festiwalach Sting, gdzie po prostu grał Rhythm Band i wchodzili na scenę różni wokaliści, czasami dwóch, czasami trzech, czasami były to jakieś tam, wiesz, batelki. Mm-hmm. Generalnie po prostu Sound Systemowe granie przeniesione na scenę z żywym bandem. To była nasza jakby idea do tego, żeby powstał zespół. A potem się okazało, że jak pojechaliśmy do Niemiec parę razy, to przeczytaliśmy w gazetach niemieckich, że jesteśmy trochę polskim Seedem. Aha, I stąd tak się jakby wzięło, a że nie ukrywam, fascynacja tym bandem duża w zespole. Ja tak. Na przykład bardzo lubię do dzisiaj ten zespół, chociaż my też tak jak oni, trochę poszliśmy, wiesz, na inne gałęzie tego drzewa, jakim jest Rejle, nie? No analogie są duże, bo też trzech wokalistów, tak? Pierwsze skojarzenie właśnie, trzech wokalistów. Każdy też tam z nich poszedł też w inne strony, inne płyty nagrywa i też bardzo ciekawe, ale też przyznam szczerze, że najbardziej to tak sandowo nas to kręciło, bo te płyty były świetnie zrealizowane, świetnie zrobione i tak zawsze było wow, jak to brzmi. I też to była duża inspiracja. No poza tym też trzeba dodać, że Seed robi to, co robi, bardzo po swojemu. My też robimy to, co robimy, bardzo po swojemu. Czerpiemy inspiracje z różnych stron świata, ale nie przekładamy tego jeden do jednego i nie gramy reggae, nie staramy się grać reggae jak Jamajczycy, albo jak się na przykład reggae gra w Anglii. Czerpiemy wzorce, inspirujemy się, ale konwertujemy to i robimy to po swojemu. No i myślę, że nie chcecie też. I że nie chcecie też grać tak jak Seed, bo gdybyście grali jak Seed, to by to było słychać, a nie gracie jak Seed. Oczywiście musielibyśmy się nauczyć najpierw trochę po niemiecku. Wiesz, a umiemy tam, wiesz, każdy po cztery linijki jakiegoś tam tekstu albo jakieś wierszyki, powiedzmy. Słuchajcie, na tej płycie słychać trochę takiego podsumowywania działalności grupy dotychczasowej. To 13 lat i tak dalej, takiego upewniania też, że Wawa Muffin stoi na straży tego, co robiło zawsze, ale z drugiej strony zaczynacie eksplorację w zupełnie innych kierunkach muzycznych. Skąd to się wzięło? No, wiesz, to wzięło się stąd trochę, że chcieliśmy zrobić taką płytę, która byłaby trochę inna. Też chcieliśmy... Nie było tak w sumie, że był jakiś zamysł taki, że będziemy robić płytę rockową albo, nie wiem, albo że death metalową. Ale chcieliśmy, żeby to była inna płyta. I jak zasiedliśmy 3 lata temu do instrumentów, to nie wiedzieliśmy tak naprawdę, co powstanie, bo najpierw to były bardzo takie gołe szkielety, które później się stworzyły utwory, niektóre wyleciały, niektóre tam nowe powstały. Z tym pojechaliśmy w Bieszczady i tam naprawdę tak to się wszystko okrzesało i zrobiło. Wspólnie tak naprawdę zrobiliśmy. Zresztą kilka kawałków powstało w Bieszczadach, tak ad hoc, nie? Po prostu graliśmy sobie próbę, robiliśmy jakieś rzeczy, była chwila przerwy i nagle ktoś zaczął jakiś riff grać, ktoś tam sobie zaczął coś nucić i powstały chyba ze 3 kawałki tam w Bieszczadach. W sumie w ciągu tego tygodnia, kiedy rejestrowaliśmy ten materiał, to powiedzmy tam kilka kawałków odrzuciliśmy, a w miejsce tych, które miały być pierwotnie na płycie, powstały jakieś inne. Powstały nowe i one weszły. Bo czyli można powiedzieć, że to po części był zapis takiej chwili, takiego procesu twórczego, który tam miał miejsce. No wiesz, też ten proces twórczy trwał 3 lata, także... Najpierw musieliśmy dojrzeć. Tak, owoc. Tak długo potem, trwało. Jak spadliśmy długo trwało, i się potłukliśmy, to wtedy dopiero zaczęliśmy łapać się za, wiesz, za głowy i że dochodziliśmy do wniosku, że już chyba czas jednak tą płytę nagrać i deadline'y deadline'ów, poganiane deadline'ami, pojechaliśmy w Bieszczady, nagraliśmy, potem wszystko musiało też nabrać jeszcze tak zwanej mocy regowej, urzędowej i w końcu tak, się udało. Na kilka miesięcy zrobić. Zakopaliśmy taśmę matkę pod ziemią i czekaliśmy na odpowiednią chwilę, żeby... Nie dmuchaliście dymem na taśmę matkę, tak jak lipery, żeby...
muzyka nabrała mocy. Nie, i też nie staraliśmy się, żeby ona dojrzała tak jak zgniłe jajo, wiesz, gdzieś w Chinach. Po prostu wykopaliśmy to wcześniej i mamy nadzieję, że to, co powstało z tego wykopaliska, jest fajne i miłe dla uszu i duszy. No to teraz będzie ostatnia piosenka, która nie jest ostatnią piosenką na tej płycie. Słuchamy nowego albumu Wawa Muffin. Przypominam, że dwa egzemplarze tej płyty można zdobyć, odpowiadając na zadane pytanie. Opisz, jak pierwszy raz usłyszałeś Wawa Muffin, a na odpowiedzi czekamy pod mailem maken@polskieradio.pl bądź SMS-em na numer 70044 za 62 grosze brutto. A w naszym studio Dawid i Regenerator rozprawiamy o tym albumie. Spotkałem się z głosami, że to taka najbardziej dojrzała, dorosła wasza płyta i że chuligańskie teksty w części utworów zastąpiła poezja. Tak jak w utworze przed chwileczką. Czy to rzeczywiście wynika z tego, że wy jesteście starsi, czy to wynika na przykład z tego, że w warstwie tekstowej więcej do powiedzenia miał Paweł, który w takim kierunku jakby zawsze starał się podążać? My w sumie chuliganami miłości zawsze byliśmy, albo chuliganami Roots, więc pod miłością i Roots kryje się dużo liryki. Także to wylazło z nas. Paweł napisał sporo na tą płytę, ale pisałem też ja, pisał Gork. Także coś tam, wiesz, jakby doszliśmy do takiego momentu, że postanowiliśmy się podzielić z ludźmi nie tylko chuligaństwem, ale też uczuciami. I myślę, że to jest dorosła płyta, bo my jesteśmy dorośli. No my, wiesz, nie mamy już po 16 lat. Dojrzewamy. Wydajemy te płyty w interwale mniej więcej co 2-3 lata, więc przez 2-3 lata... Sprawdzałem właśnie, co 3 lata, tylko no tam chyba tak, jedna przerwa była taka dwuletnia, tak, a później... No wiesz, no wydarza się dużo, prawda, przez te 3 lata. Jeździmy w trasę, gramy koncerty, poznajemy ludzi, dojrzewamy, zakładamy rodziny, wiesz, mamy nowe przemyślenia, więc za 3 następne lata pewnie powiemy co innego. Tak jeszcze wracając do tej waszej wyprawy w Bieszczady. Z jednej strony mówicie, że była to taka twórcza sesja, kiedy powstawało dużo z tych rzeczy, ale z drugiej strony wy tą płytę również tam, z tego co wiem, nagraliście. Tak, tam pojechaliśmy po to przede wszystkim z takim założeniem, że może uda nam się nagrać bębny. Okazało się, że tak dobrze nam wyszło, że nagraliśmy bębny gitary. Kaza na przykład dogrywał gitary i tak sobie myślał, dobra, to ja tak nagram, tylko żeby były, a później się okazało, że bardzo fajnie mu wyszło i że zostały. I tak naprawdę w Warszawie dograliśmy tylko wokale i jakieś tam drobne rzeczy typu oklaski czy tam jakieś detale dosłownie. Czy to jest znak tego, że technologia tak poszła do przodu, że już nie trzeba płyt żywych zespołów nagrywać w studio nagraniowym, tylko można pojechać w jakieś po prostu ciche, odległe miejsce i nagrać album, wiesz, profesjonalnie. Prawda była taka, że my zabraliśmy całe studio nagraniowe ze sobą. No ale studio to jeszcze jakieś wygłuszenia, jakieś pomieszczenia i tak dalej. To wszystko się odbywało w takim starej chacie, którą z jakiejś innej wsi właściciel tej agroturystyki, tego miejsca artystycznego, jakim jest Zagroda Magia, to są Bieszczady Twórcze, oni po prostu poprzenosili kilka takich 19-18-wiecznych chałup drewnianych na ten teren. I tam panuje super ekstra klimat, a oprócz tego bardzo grube drewno super jakby wytłumia, daje fajny, ciepły sound. Daje też klimat. Tam nie ma, w tym domu nie było betonowych elementów, konstrukcji. I to zrobiło całą robotę. Bas miał się gdzie rozchodzić, nic nie rezonowało i okazało się, że to są świetne warunki do nagrania po prostu. Zresztą my nie pierwsi tam byliśmy nagrywać płytę, bo wcześniej przed nami było Laocze. Aha, czyli miejsce już było przetestowane. Tak, tak. No to co? Kolejny... Nie wiadomo tylko, czy w tej samej chałupie nagrywali, czy w innej, ale generalnie to jakby układ był podobny i klimat też. No to kolejny fragment muzyki z tej płyty. Tym razem będzie to Mandala. Wawa Muffin na nowej płycie. Lekko wschodni dancehall, powiedziałbym. Mandala. Pamiętam taki klub Mandala. Wy też na pewno pamiętacie. Ale to bez żadnego związku. Z kolegą Pawlo graliśmy co poniedziałek Sound Systemy z Balance Sound System już nieistniejącym. Już nieistniejącym? Wow, no może kiedyś zrobimy reaktywację. Ja pamiętam też, jak mnisi
buddyjscy usypywali mandale, tam wiesz, przy Agricoli i potem rozsypywali w Wiśle. No, no, to no, było też bardzo inspirujące doświadczenie i podziwiałem ich za to łączenie tych kolorów i za to namaszczenie, z jakim to robią, nie? Po to, żeby później to rozsypać po wodzie. Słuchajcie, oprócz tego, że muzyka Wawo Muffin troszeczkę na tej płycie poszła w innych kierunkach, to również zaczęliście eksperymentować samą produkcją. Dawid, to chyba pierwsza płyta zmiksowana przez ciebie. To też chyba pierwsza płyta, gdzie master robił wam Marcin Cichy ze skalpela. Wiesz co, nie. Pierwszą płytą, którą zmiksowałem, była Small Mechanics i też to całe... Trochę większe było przedsięwzięcie, bo pisałem całe piosenki i wszystko miksowałem i też Marcin Cichy robił master. Tutaj miałem o tyle łatwiej, że no, te piosenki powstały i już po prostu pracowałem na gotowym materiale. Wyzwaniem był termin, bo miałem około 3 tygodni na to i żeby to zrealizować, no ale udało się. Wydaje mi się, że jest bardzo dobrze, wszystkim się podoba. No, także... A czy załoga zespołu siedziała ci nad głową i wyrażała swoje wskazówki cały czas, czy raczej dała ci wolną rękę? No, siedzieć nie siedziała, ale wskazówki były, no i oczywiście wszystkie zostały wzięte pod uwagę i no, nie wiem, no to może załoga. Znaczy ja to powiem tylko tyle, że gdybyśmy chcieli siedzieć Dawidowi albo komukolwiek, kto miksuje nad głową, to prawdopodobnie do tej pory byśmy jeszcze miksowali pierwszy numer, bo jest nas dużo i każdy po prostu ma coś do dodania i myślę, że to byłby wielki miszmasz i nic by z tego nie było. Nie wolno w 8 miksować po prostu płyty, bo to nic z tego nie wychodzi. Trzeba dać wolną rękę temu, któremu się zaufało, wybierając go na mixmana, nie? No a jeżeli są, to właśnie, bo to troszeczkę tak ociera o tak zwane procesy decyzyjne w zespole. Czy u was panuje demokracja, w sensie decyduje większość w jakichś kluczowych decyzjach, czy jakoś inaczej to znaczy, działa? Zasadniczo jest tak, że demokracja jest i decyduje większość. Ale są też takie sytuacje, że siłujemy się na rękę. Oczywiście żartuję. Nie, no demokracja, no generalnie oczywiście chcemy, żeby była jednogłośność, ale nie zawsze tak jest. I wtedy, kiedy tej jednogłośności nie ma, no to wtedy decyduje jeden czy dwa głosy w zespole. No jest demokracja. Rozumiem. Za chwilę posłuchamy kolejnego utworu z albumu. Ja tylko przypomnę wam, opisz, jak pierwszy raz usłyszałeś Wawa Muffin. I co się potem wydarzyło. I co się później wydarzyło, w jakich to było okolicznościach. Nas też interesuje takie barwne opisy literackie. I gdzie tutaj to piszemy? Gdzie to bardzo piszemy? Premiujemy. Piszemy to mailem na maken@polskieradio.pl, bądź ewentualnie, jak ktoś nie może mailem, a chce się wypowiedzieć SMS-em, to 70044, wtedy to kosztuje 62 grosze brutto. Zapraszamy was serdecznie do wypowiedzi. Na koniec naszego spotkania wybierzemy dwa najciekawsze głosy. Gramy dalej. Muzyka otwiera dawno zamknięte drzwi. Jak to rozumieć? Wiesz co, ciężko się mówi o tekstach, które samemu się wykonuje, albo które się samemu pisze. Ja tego tekstu nie napisałem, tylko napisał go Paweł, więc chyba mogę powiedzieć, bo to nie mój tekst. Znacie się jak łyse konie. No. Tak, ale nie, skoro go nie pisałem, to mogę się wypowiedzieć, nie? Bo tak o swoim to bym tak raczej pozwolił sobie na to, żeby sobie ludzie to interpretowali po swojemu. Wiesz co, muzyka wyważa dawno zamknięte drzwi. Muzyka jest kluczem do wszelkich drzwi. Poprzez uszy, poprzez duszę i może wejść tam, gdzie nawet drzwi są zamknięte, bo po prostu przejdzie przez szpary, przez dziurki od klucza. W sensie, że ma taką magiczną moc, tak, oddziaływania. Tak, jakby wirtualnie nawet wyważyć potrafi. Nie musi być to wyważenie kopem, prawda? A może być też. Ale jakbyś tak dobrze głośnik przyłożył z odpowiednią mocą, to jakby tak huknęło basem, to może by wyważyło jakieś drzwi. Ale to raczej takie bardziej kartonowe. Z drugiej strony przypomniałem się taka sytuacja, nie wiem, czy pamiętacie, o amerykańskich torturach w bazie w Guantanamo, tam w więzieniu, że tam torturowano ludzi jakąś muzyką metalową, prawda? Jak tak, że tak powiem, atakując wręcz dźwiękiem. Tam to dopiero wyważano drzwi. Ja kiedyś czytałem, no wyważano im mózgi wtedy, drzwi. Byli pewnie przy zamkniętych
tych drzwiach i ta muzyka była skierowana nie na drzwi, tylko na ich mózgi. Kiedyś czytałem też taką książkę, w której, nie pamiętam, jakiś taki pewnie durny kryminał to był, być może jakiś Alistair McLean albo coś takiego, albo jakiś Raymond Chandler, to już może mniej durny wtedy, gdzie koleś był torturowany w ten sposób, że siedział przykuty do fotela i krople wody mu leciały po prostu wiesz, na głowę. Tortury wodą, tak. Ale po kropelce i wiesz, przez pierwszą godzinę to luz, drugą też, ale potem wiesz, 12 to już po prostu każde takie uderzenie kropli to jak gong z młota, wiesz, po prostu prawdopodobnie. Potrafi wykończyć. No. Na tej płycie nie nastawialiście się zbytnio na gości, zrobiliście ją we własnym kręgu, nie ma jakichś gości wokalnych, natomiast jest Kozer i jego trąbka. Tak, zakumplowaliśmy się z Kozerem na którymś tam festiwalu, ja już nie pamiętam, co to znaczy, było. Znaczy, Kozera to już od dawna znamy przez Konopiansów, ale poznaliśmy. Chciałem powiedzieć o tym, że po prostu puszczaliśmy mu ten utwory, bo to było jakieś tam parę miesięcy jeszcze przed w ogóle zakończeniem całej sytuacji i puszczaliśmy mu te utwory i on tak z cicha pęk wyciągnął tą trąbkę i zaczął do tego grać i nagle wow. Tu trzeba, musisz przyjechać do tej Warszawy jednak, wiesz. Bo kiedyś, pamiętam, grała u was gościnnie sekcja Yellow Umbrella, prawda, Dęta? Yellow Umbrella? A na płycie? No, nie. Czy my żeśmy nagrali z Yellow Umbrella jakiś numer, bo mi się, nie kojarzę. Grał Love Grosser, to na pewno. Ale czy sekcja z Yellow Umbrelli? Tak mi się wydawało, coś mi też... Helm Thornsen? Tak on... Nie. Może i tak. Wiesz co, mi po prostu jest ciężko spamiętać wszystkie te produkcje, które nagraliśmy, ale wiem, że z Yellow Umbrellą na pewno się w ogóle kumplujemy i nagraliśmy z nimi jakieś rzeczy, to na pewno, ale nie jestem pewny, czy na płytę Wawa Muffin. A jeżeli na płytę Wawa Muffin, to chyba tylko i wyłącznie na Dibusu to się mogło wydarzyć. Mhm. No tam mogło tak coś takiego chyba być. Świta. Pozdrawiamy Kozera, czekamy ciągle na wasze głosy opisujące sytuację, kiedy pierwszy raz usłyszeliście muzykę Wawa Muffin i mamy dla was kolejny utwór, A to reggae znów, nowy album Wawa Muffin, piątka bądź V jak Wiktoria. Tu znowu chciałem posłużyć się kawałkiem tekstu. Nowe dzieci łapią to, co się dzieje, czekali na zmiany, czekali na coś, nic nie nadeszło, ciemności wskroś. Czy żyjemy w jakichś wyjątkowych czasach, kiedy frustracja rośnie i znowu potrzebne jest reggae jako taka muzyka nawołująca do budowania świadomości, do walki? No myślę, że każdy oczekuje na jakiegoś swojego mesjasza, w cudzysłowie oczywiście, bo my nie jesteśmy mesjaszem, ani muzyka reggae nim nie jest, ale jest na pewno czymś, co daje kopa ludziom, tak jak każda muzyka, która niesie pozytywne przesłanie. W którejś piosence też jest zaśpiewane, że kiedyś ktoś powiedział, że reggae jest gazetą biedaków. Bob Marley to powiedział 40 lat temu. I myślę, że każda płyta, która w tej chwili powstaje, regowa, jest nadal gazetą, ale niekoniecznie biedaków. Czyli po prostu można się z piosenek reggae dowiedzieć wielu rzeczy, można poczuć pozytywną wibrację i być może otworzyć sobie oczy i duszę na to, co się właśnie dookoła dzieje, bo mam wrażenie, że ludzie zaczynają być trochę ślepi, nie wiedzą, co się dookoła nich jakby wiesz, kręci i troszkę mam wrażenie, że błądzą. Chcielibyśmy, żeby chociaż troszeczkę otworzyli oczy na to, co się, wiesz, wydarza. No ale z drugiej strony masz ten silny nut taki hedonistyczny we współczesnym reggae, no głównie w dancehallu, ale nie tylko w dancehallu. Ale tam ten nurt jakby namawia tylko do zabawy, więc ja wolę chyba jednak wolę tą stronę reggae, która mówi o sprawach, a nie o babach. Zwiedziliście całą Polskę wszerz i wzdłuż, byliście w różnych innych miejscach, typu Stany Zjednoczone, typu Etiopia, ale ostatnio wylądowaliście w Kairze. Jak do tego doszło i jakie wrażenia z koncertu Wawa Muffin w Egipcie? Wiesz co, no Egipt, jak do tego doszło, pojechaliśmy tam dzięki pomocy ambasady w Egipcie, między innymi dziękujemy tutaj Stanisławowi Gulińskiemu. Czyli macie tam swoich fanów, nawet tak, w polskiej ambasadzie w Egipcie. I zagraliśmy tam w jednym z nielicznych tak naprawdę klubów takich, gdzie się prezentuje taką europejską muzykę. To był klub... Cairo Jazz Club. Cairo Jazz Club.
To jeden z dwóch czy trzech takich klubów, w których można zagrać reggae, powiedzmy tak. No i wiesz, no to niesamowite miejsce. Niesamowite miejsce, począwszy od powietrza, ludzi, całego klimatu. I tu już nie mówię tylko o Cairo Jazz Club, tylko w ogóle o całym Egipcie i Kairze. Społeczeństwo bardzo podzielone klasowo. Dzięki temu też trochę jest ten Egipt strasznie brudny Znaczy Egipt zanieczyszczony. Egipt jest brudny i Kair jest brudny, ale to po prostu jest jakby częścią tego miejsca i myślę, że on jest przez to, jaki jest piękny, mimo że jest zakurzony, jakby leżał w piwnicy 35 lat. To jest piękne przez to. A jaki jest poziom kumania takich dźwięków? Jednak Egipt nie kojarzy się chyba nikomu z roots czy z reggae. Nie, ale wiesz co, bardzo wysoki. Tam po koncercie zostaliśmy zaproszeni na taki jam. Gdzieś na dachu słyszałem. Tak. Była taka historia, że po prostu koleżka podbił i wpadajcie jutro, gramy. No pewnie. Wysłał mi adres. Okazało się, że to jest na 5. piętrze jakiegoś wieżowca. Wieżowiec wygląda jak u nas na nie wiem, Ursynowie. Wjeżdżamy na samą górę, okazuje się, że tam jest mieszkanie, że to nie jest żaden klub, to jest mieszkanie i jest tam, nie wiem, 30-40 osób. Trafiliśmy po prostu na egipską domówkę i na górze odbywał się po prostu jam, no. Graliśmy, wystawiliśmy swoich zawodników i było granie. Także poziom kumacji jest wysoki, ale tak jak mówiłem, to jest społeczeństwo naprawdę podzielone klasowo są i to widać. To widać niestety. My akurat spotkaliśmy się z tą klasą trochę wyższą, ale też mieliśmy kontakty z różnymi ludźmi. Także, ale my mieliśmy w ogóle to szczęście, że trafiliśmy do Egiptu nie szlakiem turystycznym. Byliśmy w prawdziwym Kairze, a nie w takim z pocztówek. Nie byliśmy w Sharm el Sheikh albo w Hurghadzie, wiesz, nie oglądaliśmy kolorowych rybek, tylko po prostu oglądaliśmy egipski kurz, żywych ludzi, tak. Egipskie wykopaliska, prawdziwych ludzi, prawdziwych żółwi ninja z kałasznikowami, którzy jeździli za nami, po prostu gdzie się tylko nie ruszyliśmy, bo tam jest taki style, że jak tylko wyjeżdżasz za granicę jakiegoś dystryktu, musisz mieć ochronę i nie możesz odmówić, nie wypada ci to raz, a dwa, że nie możesz. Mhm. Ale dziwnie się jeździ po Egipcie, po prostu kiedy jedzie przed tobą samochód z uzbrojonymi po prostu ludźmi i za tobą też, nie? I oni się po prostu zmieniają co dystrykt, nie? Także to jest takie trochę dziwne, ale nie ma innej możliwości. Tylko, że tak naprawdę Egipt jest bardzo bezpieczny i w sumie z drugiej strony, jak oni by chcieli nas jako turystów tak bardzo chronić, to powinni za nami łazić jak tylko wyjdziemy z hotelu i łazimy po takich, wiesz, po nocy, po ciemnych, szemranych uliczkach, nie? Tam nie było robimy. Więcej niebezpieczeństwa niż w pojechaniu sobie do Delty Nilu na przykład. No to słuchamy Bambuko. No i czas przedstawić zwycięzców, a dokładnie nowych właścicieli nowej płyty Wawa Muffin. Pierwszy z głosów napłynął do nas SMS-em. Marcin napisał: pierwszy raz w radiowozie jako dzwonek u policjanta w telefonie i piosenka Hooligan Roots. Zapytałem, co tak gra i usłyszałem Muffinki z Wawy, znaczy Wawa Muffin. Marcin, gratulujemy ci. A drugi z tych głosów, muszę tutaj przebić się do systemu mailowego. Chwileczkę to potrwa. O, już mam. To było w Lublinie, w sali czarnej Lubelskiego Domu Kultury, w tym samym budynku, co był Hades, na długo przed pierwszą płytą, na koncercie zorganizowanym przez King Stressa w ramach imprez granych przez LSM Sound System. Jeden z pierwszych koncertów Wawa Muffin. Od razu wiadomo było, że jest moc. A co było dalej? Były koncerty oglądane z bliska, ze sceny lub wśród tańczącej publiczności. W Ostródzie byli zawsze pewnym źródłem energii i emocji. I wszędzie indziej też. Beat Mogę coś up. Dodać tylko? Możesz, że oczywiście. Ten koncert to był pierwszy koncert Wawa Muffin. Nie był jeden z pierwszych, tylko tak naprawdę pierwszy. Tak, to był pierwszy koncert, a jak już jesteśmy przy koncertach, to 10 grudnia zapraszamy do Białołęckiego Ośrodka Kultury. Tak. I tam będziemy grać koncert premierowy. Także oficjalny koncert, tak, premierowy. Godzina 19. Godzina 19. Jeszcze panowie, kilka słów komentarza do ostatniego utworu, który dzisiaj z tej płyty zagramy, do utworu pod tytułem Goły. Komentarza z naszej strony? Tak. No ja chciałem tylko powiedzieć, że
To jest bardzo ważny utwór dla nas i zapewne domyślasz się z jakiego powodu. Wszyscy kochaliśmy i kochamy Sławka Gołaszewskiego. Tyle. Nie ma go z nami. Jest dla niego utwór, który napisaliśmy. Bardzo ważny numer dla nas. Piękny tribut ze strony Wawa Muffin dla Sławka Gołaszewskiego. Moimi gośćmi byli Dawid i Regenerator. Dziękuję wam bardzo za przyjście. My dziękujemy. Trzymajcie się, powodzenia. Strzała. Do zobaczenia na koncercie. Czwórka. Brzmi dobrze.